Poszczególni członkowie rodziny, quels sont les événements de famille, jakie są wydarzenia, uroczystości ważne dla rodziny, comment louer ou acheter un appartement ou une maison. Dowiemy się też, jak wynająć, zakupić mieszkanie albo dom w języku francuskim. Et ensuite, nous allons aussi déménager. Później oczywiście przeprowadzimy się, będziemy mieli przeprowadzkę i nous allons nous installer. S'installer, czyli później się w tym mieszkaniu albo w danym domu urządzimy i przyjrzymy się poszczególnym pomieszczeniom. Donc, imaginons un couple. Wyobraźmy sobie, proszę Państwa, parę. Un couple qui décide de se marier. Se marier, czyli para, która postanawia się pobrać. Se marier, pobrać się. Ils se marient en août. Zamierzają się pobrać w sierpniu. Donc, il y a le jeune marié. Jeune marié to pan młody. Et la jeune mariée, tak samo wymawiane, czyli panna młoda. La jeune mariée et le jeune marié se marient. Épouser, czyli inaczej też pobrać się, wyjść za kogoś. Épouser quelqu'un, wyjść za kogoś. Donc, la jeune mariée épouse son futur mari, czyli panna młoda wychodzi za swojego przyszłego męża. Vous pouvez dire aussi, je pousse l'homme de ma vie, na przykład wychodzę za mąż, za mężczyznę mojego życia. Natomiast mężczyzna też powie, je pousse. Użyjemy tego samego czasownika. Ce même couple, ta sama para, devient le couple marié. Staje się, proszę, couple marié, staje się, proszę Państwa, ta nasza para po ślubie już oczywiście małżeństwem, czyli le couple marié. L'épouse, épouse, czyli małżonka, et l'époux, małżonek. Autrement dit, la femme et le mari, czyli żona i mąż po prostu. Les époux razem będą się nazywać małżonkowie. Les époux. Vous pouvez dire j'aime mon mari ou j'aime mon époux. Możemy użyć albo tego oficjalnego słowa époux, kocham mojego małżonka, albo j'aime, kocham mon mari, mojego męża. Et l'homme peut dire j'aime ma femme, kocham moją żonę, j'aime mon épouse. Uwaga, tutaj jest liaison. J'aime mon épouse. No i śledzimy dalej losy tej właśnie pary, le couple marié. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? Co się dzieje następnie? Elle attend un enfant. Czyli po pewnym czasie la femme, elle attend un enfant. Po pewnym czasie żona spodziewa się dziecka. Attendre un enfant, spodziewać się dziecka. Donc c'est la grossesse. W takim razie mówimy oczywiście o ciąży. La grossesse. Elle est enceinte. Enceinte, w ciąży. Tomber enceinte, proszę Państwa, to zajść w ciążę. Także historia nam powoli idzie do przodu i już spodziewamy się dziecka. Natomiast proszę zobaczyć tomber enceinte, żeby lepiej zapamiętać ten zwrot. Tomber enceinte. Tomber. Przewrócić się, upaść. No i zajść w ciążę składa się właśnie z tego wyrażenia. Tomber enceinte. Je tombe enceinte. Zachodzę w ciążę, powiedzmy. Donc, voyons encore une fois le vocabulaire. Przyjrzyjmy się jeszcze raz temu słownictwu. Przypominając sobie historię do tej pory opowiedzianą. L'activité numéro un. Essayez de dire différemment. Spróbujmy powiedzieć w inny sposób, jakiegoś innego określenia użyć. S'épouser, pobrać się, être enceinte. Dam Państwu chwilkę czasu na zastanowienie i czekam na odpowiedź.
Dobrze, dziękuję bardzo. Tylko jeszcze nie widzę. Aha, pani Joanna odpowiedziała jako pierwsza. Za nią od razu pan Maciek. Oczywiście, pani Joanno, attendre un bébé. Attendre un enfant też możemy powiedzieć. Être enceinte. Dobrze, dziękuję wszystkim uczestnikom, panu Maćkowi, panu Jackowi, pani Joannie. S'épouser, czyli pobrać się, se marier również możemy powiedzieć, oczywiście. Attendre un enfant, attendre un bébé. Spodziewać się dziecka albo dzidziusia. Très bien, merci. Donc, ensuite, qu'est-ce qui se passe avec notre couple marié? No i jakie są dalsze losy naszej pary? No tak jak to zazwyczaj bywa. L'accouchement, dochodzi do porodu. Accoucher to urodzić. Dans quel hôpital tu accouches? Możemy zadać takie pytanie ciężarnej kobiecie, czyli w którym szpitalu rodzisz? Dans quel hôpital tu accouches? Donc, le couple marié devient parent. Ils deviennent parent en septembre. Czyli oni stają się rodzicami, staną się we wrześniu rodzicami. Devenir parent. Donc, félicitations. Ils sont devenus parents. No i nasza młoda para, tak niedawno byliśmy na jej ślubie, et maintenant, ils sont devenus parents. La mère, czyli matka, est le père, ojciec. Mais l'enfant va les appeler maman et papa. Natomiast dzidziuś będzie się do nich zwracał mamusiu i tatusiu, czyli maman, papa. Et bien sûr, le bébé, czyli dzidziuś. Donc, leur bébé, c'est un nouveau-né. Możemy powiedzieć bébé, możemy też użyć innego określenia, le nouveau-né. Otóż przyszedł na świat właśnie noworodek, nouveau-né. Je vais vous présenter, il s'appelle Nicolas Fabre. Otóż witamy na świecie Nicolas Fabre. Né le 14 juillet 2013. Urodzony 14 lipca 2013 roku. Il est français et c'est un garçon. Sexe masculin, czyli płeć męska. Donc nouveau-né. Et notre nouveau-né va dormir maintenant. A teraz połóżmy tego noworodka spać. Niech się troszeczkę zdrzemnie. Noworodki lubią spać. Oui, nous allons nous occuper. Nous allons faire l'activité numéro 2. A w międzyczasie zróbmy sobie króciutkie ćwiczenie. Combien d'accents manque? Lesquels? Jakich brakuje akcentów? Ile ilu brakuje akcentów i które to są? Vous avez le mot comme père, mère et leur bébé, czyli ojciec, matka i ich dzidziuś, et le nouveau-né. Proszę uzupełnić akcenty, których brakuje. Jeśli Państwo nie wiecie, jak skorzystać z klawiatury w języku francuskim, w związku z tym, jeśli będzie accent grave, proszę napisać G, a jeśli będzie accent aigu, napisać A. Dobrze. Widzę, że tutaj Państwo rzeczywiście macie mały kłopot z używaniem klawiatury w języku francuskim. Pan Oskar starał się sobie poradzić jako pierwszy, ale Panie Oskarze, nie rozumiem Pana kodu, natomiast Pan Maciek już dał radę. Dobrze. Alors, regardons, donc bien sûr, père, mère, accent grave, leur bébé, dwa razy, accent aigu, le nouveau-né, accent aigu. Czyli w taki oto sposób piszemy te wszystkie słowa i wymawiamy père, mère, bébé. Tak, panie Oskarze, na suwałki.
Tak, nouveau-né również z akcentem na słuchawki. Très bien, merci. Et maintenant, regardons encore une fois, notre bébé est né le 14 juillet. Czyli ten nasz dzidziuś urodził się 14 lipca, Nicolas. Donc, être né, urodzić się. Jeśli będzie mówiła kobieta, to użyje dodatkowego e na końcu. Mężczyzna, natomiast tylko jedno e. Je suis né le 14 avril, ktoś powie. Donc, être né, la date de naissance. La date de naissance, czyli data narodzin, tak? Data urodzin. Vous pouvez demander quelle est votre date de naissance? Jaka jest twoja data urodzenia? Przepraszam Państwa, ale tutaj brakuje jeszcze jednego L i E na końcu, ponieważ la date de naissance est féminin. Donc, la naissance, czyli urodziny. Narodziny. D'accord. Donc, ensuite, notre petit Nicolas va être baptisé. Natomiast, tak jak to zazwyczaj w krajach chrześcijańskich bywa, teraz Nicolas idzie do chrztu. Le baptême to chrzest. Donc, il va avoir la marraine, sa marraine, une marraine, matka chrzestna, et le parrain, parrain, czyli ojciec chrzestny. Możemy ułożyć takie zdanie: Le baptême est un des sacrements. Czyli oczywiście chrzest to jest jeden z sakramentów. Donc maintenant, nous allons rencontrer toute la famille de Nicolas. Niebawem przedstawimy sobie całą rodzinę. Zobaczymy, jak Nicolas poznaje całą swoją rodzinę. Ale zanim do tego przejdziemy, przypomnijmy sobie, jak będziemy mówić mój ojciec, moja mama. Jak wyglądają te zaimki dzierżawcze? Ma mère, moja mama, mon père, mój ojciec. Czyli ekwiwalenty w języku polskim podane są po prawej stronie. Zapraszam do głośnego czytania ze mną. Mon père, ton père, son père. Jak Państwo widzą, son jest. Po polsku mamy dwa ekwiwalenty, jego albo jej, natomiast w języku francuskim son père, ponieważ père jest rodzaju męskiego. Ma mère, moja mama. Ta mère, twoja. Bien sûr, analogicznie sa mère, jego matka. Donc maintenant, voyons encore une fois. Il faut remplir le texte. Należy uzupełnić tekst w odpowiedziach. C'est la mère de Nicolas? Oui, c'est mère. Czy to jest mama Mikołaja? Nicolas? Mikołaja po polsku? Tak, to jest. Oczywiście mamy napisać jego mama. C'est le père de Juliette? Czy to jest ojciec Juliette? Tak, to jest jej ojciec. Czekam na odpowiedzi. Proszę się chwilkę zastanowić. Po polsku mieliśmy dwa słowa. Jaki jest odpowiednik w języku francuskim? Dobrze, panie Rafale, jest pan pierwszy. Tak. Zgadza się. Nadchodzą kolejne odpowiedzi. C'était très simple comme exercice. Merci beaucoup. Bardzo proste ćwiczenie. Oczywiście, oui, c'est sa mère. Oui, c'est son père. Zgadza się. Czyli sa mère, son père. Très bien. Donc maintenant, il y a plusieurs personnes. A teraz więcej osób ma wspólnego ojca. Jak to powiedzieć? Albo matkę. Notre père, votre père, leur père. I tak samo dla matki. Notre mère, nasza matka, votre mère, leur mère, ich
Matka. Très bien. Et maintenant, nous avons deux parents. Wszyscy mamy obojga rodziców, albo mieliśmy kiedyś. Mes parents, moi rodzice. Tes parents, ses parents, jego, jej rodzice. Nos parents, vos parents, leurs parents. Czyli nasi rodzice, wasi rodzice, ich rodzice. Proszę zwrócić uwagę, że na poprzednim slajdzie mieliśmy leur père, leur mère, bez S, a tutaj leur parent, ale wymawiamy w ten sam sposób. Donc voilà, le petit Nicolas va maintenant faire la connaissance avec toute sa famille, a teraz Nicolas, a my wraz z nim poznamy jego rodzinę. No więc na początku il fait la connaissance avec ses grands-parents. W pierwszej kolejności poznaje również, oprócz rodziców, ojca i matki chrzestnej, swoich dziadków. Les grands-parents. Son grand-père, dziadek, papi, będzie się do niego zwracał w ten sposób, papi, et sa grand-mère, i jego babcia, mamie, tak będzie mówił do babci. Aussi, il va apprendre qu'il avait à l'époque les arrière-grands-parents. Dowie się też, że kiedyś żyli, albo może jeszcze żyją, jego pradziadkowie. Les arrière-grands-parents to pradziadkowie. L'arrière-grand-père, pradziadek. L'arrière-grand-mère, prababcia. Zanim poznamy resztę rodziny, to może jeszcze przypomnimy sobie essayons de nous rappeler ma, mon, u my. Uzupełnijmy o odpowiedni zaimek. Papa, arrière-grand-parent, mamie, grand-mère. Trzy słowa do napisania. Proszę się spokojnie zastanowić, jaki zaimek tam wstawimy. Panie Rafale, z zawrotną szybkością ukończył Pan test jako pierwszy i bezbłędnie. Nadchodzą kolejne odpowiedzi i również są to odpowiedzi w większości poprawne. D'accord. D'accord, très bien. Voyons les réponses. Mon papa, mój tata, mes arrière-grands-parents, moi pradziadkowie, ma mamie et ma grand-mère. D'accord, merci beaucoup. Nicolas a la famille paternelle et la famille maternelle. Czyli Nicolas, tak jak wszyscy, ma rodzinę od strony ojca, famille paternelle, i od strony mamy, famille maternelle. Les Fabres, czyli rodzina Fabrów, c'est la famille paternelle de Nicolas. To rodzina po mieczu. Les Boirons, państwo Boironowie, c'est la famille maternelle. To rodzina po kądzieli. Et aussi, comme tout le monde, il a les ancêtres. Czyli tak jak my wszyscy, również ma jakiś przodków. Les ancêtres. Możemy na przykład też powiedzieć, sont les Romains nos ancêtres? Czy Rzymianie to nasi przodkowie? Et bien sûr, il va avoir les descendants. No i oczywiście też najprawdopodobniej będzie miał jakiś potomków. Les descendants. Sommes-nous les descendants des Romains? Możemy w związku z tym zapytać. Czy Rzymianie, czy my jesteśmy potomkami Rzymian? Se demande les Français. To raczej Francuzi zadają sobie tego typu pytania. Et bien sûr, Nicolas, bientôt, il va aussi
Donc, Nicolas, c'est un enfant, czyli Nicolas jest dzieckiem. Rodzice o nim powiedzą notre fils, nasz syn. Mon fils, mój syn. Notre fille, jeśli będzie miał kiedyś siostrę, to będzie to, rodzice będą o niej mówić nasza córka, fille, une fille. Et bien sûr, les grands-parents vont dire, par exemple, petit-fils. Donc, votre petit-fils, dla utrwalenia, wasz wnuk. Votre petite-fille, wasza wnuczka. Voyons encore une fois les ancêtres et les descendants. A teraz jeszcze przyjrzyjmy się raz les ancêtres et les descendants. Tym dwóm słowom. Choisissez les ancêtres et les descendants. Trzeba wybrać, przyporządkować odpowiednich członków rodziny. Grand-père, fille, mère et petit-fils. Którzy z nich to przodkowie, a którzy z nich to potomkowie. Wystarczy napisać duże A, les ancêtres, i wymienić cyfry, duże D, descendant, i wymienić cyfry. Czekam na odpowiedzi. Allez-y. Prenez votre temps. Proszę się zastanowić spokojnie. Rozumiem, że to jest poprawka, panie Rafale. Dobrze. Très bien, pan Oskar też. Dobra, nadchodzą już coraz więcej odpowiedzi. Widzę, że świetnie sobie państwo radzą z tym ćwiczeniem. Très bien. Merci beaucoup, d'accord. Voyons les bonnes réponses. Bien sûr, les ancêtres, czyli przodkowie, to grand-père et mère, czyli dziadek i matka. Les descendants, potomkowie, la fille, córka, et le petit-fils, czyli oczywiście wnuk. Merci beaucoup. Très bonne réponse. Bardzo dobre były odpowiedzi. Et bien sûr, notre petit Nicolas a la fratrie. Oczywiście nasz Nicolas ma też rodzeństwo. Il a une sœur, ma siostrę, un frère, brata, mais aussi un cousin ou des cousins, kuzynów, kuzyna, une cousine. Cousine to kuzynka. Również siostra cioteczna albo siostra stryjeczna. Cousin, brat stryjeczny, cioteczny. Ça, c'est la fratrie. S'il y a beaucoup d'enfants, jeśli jest więcej niż jedno dziecko, no to warto wiedzieć, qui est le premier et qui est le dernier, który jest pierwszy w kolejności, a który jest na przykład ostatni w kolejności. Możemy powiedzieć na przykład aîné. Aîné, czyli pierworodny, pierworodna. Aîné z jednym e, z akcentem aigu, to chłopiec pierworodny. Mon fils aîné. Mój syn pierworodny. Et cadet, czyli najmłodszy syn. Cadette. Cadette, najmłodsza córka. Ma fille cadette. Moja najmłodsza córka. I stąd właśnie kadeci w sporcie. Très bien. Et aussi nous avons un Benjamin ou une Benjamine, czyli najmłodszy członek rodziny. Je suis la Benjamine de la famille. Może powiedzieć osoba, która jest najmłodsza w rodzinie, właśnie w taki sposób o sobie. Jestem najmłodsza. Je suis la Benjamine. Donc Nicolas est peut-être le Benjamin. Do jakiegoś czasu Nicolas też jest Benjamin. Activité numéro 6. Przypomnijmy sobie jeszcze raz, jak się nazywali ci członkowie rodziny. Finissez les phrases. Należy zakończyć zdania. Mon plus jeune fils
Et mon fils, mon najmłodszy syn, to la plus petite de la famille, c'est la najmłodsza w rodzinie, to la sœur de mon cousin, c'est ma siostra mojego kuzyna, to moja. I proszę o uzupełnienie. Poczekamy troszkę dłużej, tym razem są całe słowa do napisania. Ale niektórzy już sobie świetnie poradzili z pierwszym. No jak się nazywali, proszę Państwa, ci sportowcy młodzi? Tutaj jest mały kłopot. D'accord, dziękuję panu Maćkowi, pan Rafał. Dobrze, zobaczymy. Mon fils aîné, czyli mój syn pierworodny. La plus petite de la famille, c'est la Benjamin. Oczywiście, Benjamin, czyli najmłodsza w rodzinie. La sœur de mon cousin, c'est ma cousine, czyli kuzynka, siostra cioteczna, stryjeczna. Très bien. Je vous remercie. Et bien sûr, bientôt, Nicolas va aussi connaître sa tante et son oncle. Czyli tante, ciotka, oncle, wujek. No tutaj oczywiście mamy wujka i ciotkę teraz, których fotografia obleciała cały świat. I wszyscy się pewnie domyślają, czyim to oni są wujkiem i ciocią. Natomiast Nicolas będzie się zwracał do swojego wujka tonton, a do ciotki tata, ciociu, wujku. Son tonton et sa tata sont très sympathiques. Jego wujek i ciocia są super, bardzo sympatyczni, możemy powiedzieć. Et un jour, bien sûr, pewnego dnia Nicolas va se marier. Nicolas być może ożeni się, wówczas będzie miał les beaux-parents, czyli będzie miał teściów, beaux-parents. Dosłownie piękni rodzice. Le beau-père to teść et la belle-mère teściowa. Donc, kto może powiedzieć to zdanie? Jest oczywiście szczęśliwy i mam nadzieję, że w wielu przypadkach można się zgodzić z tym zdaniem, że il aime sa belle-mère et son beau-père. On bardzo lubi swoją teściową i swojego teścia. D'accord. Et bien sûr, il va aussi avoir Nicolas le neveu. A po jakimś czasie również będzie miał siostrzeńców i siostrzenice. Le neveu. Le neveu to siostrzeniec. La nièce to siostrzenica. Donc Nicolas va avoir trois nièces. Czyli Nicolas będzie miał trzy siostrzenice. Je n'ai pas de neveu. I powie wówczas, nie mam siostrzeńców. J'ai trois nièces. Mam trzy siostrzenice. D'accord. Voyons encore une fois les membres de la famille. Jeszcze raz przypomnijmy sobie tych nowo poznanych członków rodziny. Répondez aux questions. Qui sont les beaux-parents de Paul? Kim są, jak się nazywają, teściowie Paula? Comment s'appelle le neveu et la nièce d'Antoine? Jak się nazywają? No i właśnie kto? Trzeba doszukać się w drzewie genealogicznym. L'arbre généalogique. Très bien. Les beaux-parents de Paul. Très bien. Félicitations, monsieur pan Rafał. Odpowiedział tym razem znowu jako pierwszy. Nadchodzą jeszcze pytania, więc poczekajmy, aż wszyscy
się zastanowią, dajmy wszystkim czas. D'accord, merci beaucoup, je pense qu'on peut voir les réponses. Czyli Marie et Pierre sont les beaux-parents de Paul. Marie et Pierre to teściowie Paula. Et bien sûr, le neveu d'Antoine s'appelle Philippe. Siostrzeniec Antoine nazywa się Philippe. Et la nièce d'Antoine s'appelle Anne. A jego siostrzenica to Anna. Très bien. D'accord. Donc, un jour aussi, si vous avez une famille, vous probablement habitez quelque part. To znaczy, jeśli ktoś ma rodzinę, no to na ogół też, no właściwie wszyscy mieszkamy gdzieś. Nous habitons quelque part, nous louons un appartement, par exemple. Możemy na przykład mieszkać w wynajętym mieszkaniu. Wynajmujemy mieszkanie. Louer un appartement to wynajmować mieszkanie. Nous louons un appartement au centre-ville. Możemy powiedzieć, że wynajmujemy mieszkanie w centrum miasta. Le contrat, ça s'appelle le bail. Umowa najmu to le bail. Bail. Umowa najmu. Le bailleur to osoba, która wynajmuje mieszkanie, czyli najemca. Et le locataire to wynajmujący, osoba, która mieszka w wynajętym mieszkaniu. Le locataire. Donc Nicolas loue un appartement. W pierwszej kolejności Nicolas właśnie wynają takie mieszkanie. Et il déménage. Przeprowadza się do tego mieszkania. Le déménagement. Przeprowadzka. Déménager. Przeprowadzać się. Mamy dwa słowa. Déménager, czyli wyprowadzać się gdzieś. Przeprowadzać, ale też wyprowadzać się. Natomiast emménager to wprowadzać się. Voyons les exemples. Przyjrzyjmy się przykładom do tego zdania. Je déménage de mon vieux appartement. Wyprowadzam się z mojego starego mieszkania. Et j'emménage dans mon nouveau appartement. I wprowadzam się do swojego nowego mieszkania. D'accord. Donc, vous êtes, vous déménagez. Vous pouvez aussi acheter une maison. Jeśli ktoś ma wystarczająco środków, to może od razu zakupić na przykład dom, acheter une maison. Wówczas taki dom na sprzedaż, będziemy go szukać w ogłoszeniach à vendre, na sprzedaż, à vendre. Cette maison est à vendre. Czy ten dom jest na sprzedaż? Je vais acheter une maison. Chciałbym, chcę kupić dom. Pięknie, przyjemnie by było kupić sobie ten wspaniały dom, no domek raczej mały i zamieszkać w nim gdzieś na południu Francji, prawda? Donc vous allez chercher les annonces de vente. Będziemy wówczas przeglądać ogłoszenia o sprzedaży. Vente, no sprzedaż. No i przyjrzyjmy się, jak takie ogłoszenie może wyglądać. Razem z Nicolas, który planuje zakup nieruchomości, już jest w takim wieku. Vente maison. 92 mètres carrés, Toulouse. 250 000 euros. Saint-Simon, to jest dzielnica. Toulouse, maison T4. Czyli dom z czterema pokojami. 92 mètres carrés plus garage plus jardin privatif, osobisty ogród, garaż. Dans résidence Mondecroix, très calme avec piscine, proche quartier Saint-Simon, commerce du rond-point. No cóż tam mamy? W rezydencji, w osiedlu, na terenie osiedla Mondecroix, très calme avec piscine. Bardzo spokojny z basenem, la piscine. Zauważają Państwo na pewno, że brakuje
Tutaj wszędzie rodzajników. Garaż, jardin, piscine. Proche quartier Saint-Simon, czyli niedaleko dzielnicy. Commerce du Rond-Point. Commerce, handel, dzielnica handlowa, sklepy przy rondzie. Donc ça c'est. Donc j'espère que ça vous plaît, cette maison à vendre. Mam nadzieję, że Państwu też się to ogłoszenie podoba. W związku z tym razem z Nicolas podejmujemy decyzję o zakupie tego pięknego domu. Nous achetons cette maison. Donc avant de signer le contrat de vente, zanim podpiszemy już ten już podpis przed podpisaniem umowy o kupnie, może skoncentrujmy się jeszcze na słownictwie, które poznaliśmy. Należy skreślić słowo, które nie pasuje do reszty. Bail, bain, bailleur, vendre, vente, ventre. Czekam na odpowiedzi. Dobrze. Pan Maciek, inni uczestnicy też po kolei odpowiadają. Przyjrzyjmy się, jakie są poprawne odpowiedzi. Dobrze. No i oczywiście w większości nie było problemów i nie wypadł problem avec ça. Bain, proszę Państwa, to kąpiel, czyli bail, le bail, kontrakt najmu, umowa najmu, bailleur, najemca, vendre, sprzedawać, vente, sprzedaż. Natomiast ventre to po prostu brzuch, więc ventre nam tutaj nie pasuje. Très bien, merci. Donc, nous sommes déjà sur place, nous sommes dans notre nouvelle maison. Jesteśmy już w tym nowym zakupionym domu, jesteśmy na miejscu, robimy w związku z tym, proszę Państwa, parapetówkę. La crémaillère, parapetówka. Faire la crémaillère to urządzanie parapetówki. No i proszę Państwa, pewnie się Państwo dziwią, skąd takie dwa dziwne, niezwiązane ze sobą obrazki. Otóż crémaillère to parapetówka, ale również zębatka. No, ta tradycja, to słowo parapetówka wiąże się z tym, że dawniej była we Francji taka tradycja, że po przeprowadzce do nowego domu, po wprowadzeniu się do nowego domu, zawieszano w odpowiednim miejscu w domu, w jednej z izb, właśnie taką zębatkę. I od tego momentu można już było spokojnie sobie tam zamieszkać. W związku z tym parapetówka właśnie stąd pochodzi. Nous faisons la crémaillère, czyli organizujemy parapetówkę. Nous t'invitons, zapraszamy Cię serdecznie. Faire la crémaillère. D'accord. Ensuite nous allons aussi nous installer. A teraz będziemy się powoli urządzać. S'installer, urządzić się w jakimś mieszkaniu. Vous pouvez acheter les meubles. Oczywiście będziemy kupować meble. Peindre les murs. Malować ściany. Nous achetons les meubles et nous peignons les murs. I malujemy ściany. Pour s'installer. Żeby się dobrze urządzić. Donc voyons, quelles sont les pièces. Przyjrzyjmy się, jakie otóż mamy w tym właśnie naszym pięknym nowym domu, jakie mamy pomieszczenia. D'abord, nous avons le séjour, proszę Państwa, czyli duży pokój. Możemy też powiedzieć la salle de séjour ou le salon. Ensuite, nous avons la chambre. La chambre to sypialnia. La chambre à coucher. Les toilettes. Toaleta. La salle de bain. Łazienka. La cuisine. Kuchnia. La salle à manger. Jadalnia. Et le couloir. I oczywiście korytarz.
Très joli. C'est grand comme maison. Bardzo duży dom. No i teraz przypomnijmy sobie jeszcze jedno z poznanych słówek. Choisissez la bonne réponse. Należy wybrać początek tego ostatniego słowa, czyli dobrać początek ostatniego słowa w zdaniu, a nasze zdanie to nous t'invitons à notre quelque chose. No i mamy tutaj trzy możliwości. Proszę spróbować sobie przypomnieć. Zapraszamy Cię na 1, 2 ou 3. I jak zaczyna się początek tego słowa, które kończy się na ayer? Jak będzie zapraszamy Cię na parapetówkę? Bien sûr. Widzę, że nie ma problemu z tym ćwiczeniem. Dobre odpowiedzi nadchodzą, więc szybko sobie zobaczmy. Bien sûr. La crémaillère, czyli parapetówka. Tutaj użyłam takiego skojarzenia z produktami spożywczymi na bazie mleka. Le, mleko, jaurt, jogurt. Crème, ale crème trochę inaczej piszemy jednak. Crème jest z akcentem grave, czyli na Szczecin. Crème ailleurs, tak? Crème, jeszcze powinno być, jeśli chcemy powiedzieć śmietana. Dobrze, crème ailleurs, d'accord. Et maintenant voyons pièce par pièce. A teraz przyjrzyjmy się, jak to mieszkanie, ten dom Nicolas, jak on sobie je urządził. No, znajdziemy tam les mêmes meubles qu'ailleurs, que partout. Znajdziemy tam wszystkie te same meble, które będą w naszych mieszkaniach. La chambre, sypialnia. Donc le placard, szafa, le lit, oczywiście łóżko. I la table de chevet. La table de chevet to szafka nocna. Chevet to wezgłowie, czyli stolik, który się znajduje przy głowie. D'accord, merci. Le séjour. Dans le séjour, Nicolas a le canapé, czyli też postawił sobie tam kanapę. Le fauteuil, fotel. Et la télé. No, natomiast nie widzimy nigdzie telewizora. Nie wiemy, czy ma, czy nie ma. La télé. La cuisine. W kuchni, tak jak wszyscy. I la le frigo. Ma oczywiście lodówkę. La cuisinière, czyli kuchenkę. La cuisinière. Et l'évier. L'évier to zlew. La salle de bain. W łazience znajdziemy oczywiście la baignoire, czyli wannę, la baignoire, le lavabo, umywalkę i la machine à laver. Machine à laver to oczywiście pralka. Donc maintenant voyons où est la place de. A teraz przyjrzymy się, gdzie jest miejsce odpowiednie dla danego przedmiotu. Czyli mamy w kolumnie po lewej takie rzeczy jak la baignoire, l'évier, la table de chevet i następujące pomieszczenia: la cuisine, la chambre et la salle de bain. Panie Rafale, pan dzisiaj zawrotną prędkością wyprzedza pan wszystkich uczestników webinarium. No, ale inni nie pozostają w tyle i już nadchodzą też poprawne odpowiedzi. D'accord. Merci beaucoup. Je vois que ce n'était pas du tout difficile. Wcale nie było trudno. Donc, la baignoire est dans la salle de bain, czyli wanna w łazience. L'évier, la cuisine. Oczywiście, jeśli chodzi o zlew, to chodzi to w kuchni, znajduje się ten przedmiot. La table de chevet, szafka nocna, dans la chambre, w sypialni. Très bien, merci. Donc, merci à tout le monde. Dziękuję Państwu
wszystkim w takim razie za udział w webinarium. Voyons encore une fois qu'est-ce qu'on a vu. La famille qui est qui. Przyjrzeliśmy się temu, jak się nazywają, kto jest kim w rodzinie.